Oprócz poznanych metod integracji Adobe Premiere Pro i After Effects istnieje jeszcze inna metoda, mianowicie technologia Dynamic Link, czyli możliwość importowania kompozycji bezpośrednio z After Effectsa do Adobe Premiere Pro lub Adobe Encore. Przewagą tej technologii jest to, iż nie musimy renderować żadnych elementów ani operacji, które wprowadzimy w After Effectsie, gdyż After Effects renderuje je w czasie rzeczywistym i rezultaty możemy oglądać w programie macierzystym. Tak więc w tym przypadku w Premiere Pro. Właściwie dysponujemy dwiema drogami, które możemy obrać wykorzystując Dynamic Link. Albo tworzymy nową kompozycję z poziomu programu macierzystego, czyli w tym przypadku z Premiere Pro, co spowoduje otwarcie After Effectsa i utworzenie nowego projektu, jak i kompozycji, albo importujemy wybraną kompozycję z projektu After Effectsa. Przewagą tej pierwszej metody jest to, iż tworząc nową kompozycję z poziomu programu macierzystego, jesteśmy pewni, iż właściwości tej kompozycji pokrywają się ze właściwościami naszego projektu, czy też ściśle rzecz ujmując, ze właściwościami naszego materiału wideo. Tak więc skorzystajmy z tej pierwszej metody i wybierzmy file bezpośrednio w programie Adobe Premiere Pro. Następnie przejdźmy do Adobe Dynamic Link i skorzystajmy z New After Effects Composition. W momencie, w którym nie mamy załadowanego programu After Effects, jest ten program otwierany i After Effects poprosi nas o zapisanie projektu, który będzie teraz otworzony, na dysku twardym. Jeśli jednak dysponujemy otwartym programem, to po prostu utworzymy nową kompozycję w After Effectsie w bieżącym projekcie. Po zapisaniu projektu we wskazanym miejscu zauważymy, iż uzyskujemy dostęp do nowej kompozycji i po przejściu do jej ustawień zauważymy, że właściwości tej kompozycji pokrywają się ze właściwościami wideo, którym operuje w Premiere Pro, czyli PAL-D1DV. Dobrze. I mogę teraz przykładowo utworzyć nową warstwę tekstową, wpisać odpowiednie słowo, powiedzmy burza, a następnie sformatuję ten tekst, obniżając stopień, zmienię pozycję . Wybiorę inny krój. OK. A następnie przejdę do menu Window i wybiorę FX Presets, Animation Presets, Text i spróbuję znaleźć jakiś preset, powiedzmy pierwszy na liście. W ten sposób udało mi się uzyskać najprostszą animację w oparciu o warstwę tekstową, tak więc dysponuję tylko i wyłącznie warstwą tekstową. Nie dysponuję żadną warstwą z wypełnieniem i mogę teraz przejść do Adobe Premiere Pro i zwracamy uwagę na to, co dzieje się w panelu Project. Mianowicie nowy obiekt został dodany do panelu Project i możemy teraz go kliknąć, przeciągnąć bezpośrednio na linię czasu i w tym przypadku umieszczę go na ścieżce wideo numer 2. Widzimy, iż w ten sposób udało nam się uzyskać dostęp do zawartości kompozycji w projekcie After Effectsa. Tak więc automatycznie uzyskujemy również dostęp do dynamicznie zmieniającej się kompozycji, co oznacza, iż mogę teraz powrócić do After Effectsa, wprowadzić zmiany i zostaną one odwzorowane w Premiere Pro. Zauważymy również, iż domyślnie czas trwania tej kompozycji bezpośrednio na linii czasu w Premiere Pro wynosi około 30 sekund. Wynika to po prostu ze standardów, które funkcjonują w odniesieniu do Dynamic Link. Tak więc tworząc nową kompozycję w After Effectsie bezpośrednio z Premiere Pro uzyskujemy dostęp właśnie do takiego czasu trwania naszej nowej kompozycji. Tak więc możemy przejść do ustawień kompozycji i przykładowo wprowadzić 10 sekund. Klikamy OK i korzystamy z Ctrl S, dzięki czemu nagrywamy zmiany i powracamy do Adobe Premiere Pro i widzimy mniej więcej, w jaki sposób zmiany, które wprowadziliśmy w After Effectsie, zostały odwzorowane w Premiere Pro. Tak więc możemy teraz chociażby przyciąć nasz materiał.
Przyjrzymy się teraz drugiej metodzie. Tak więc w moim przypadku po prostu usunę elementy, które wprowadziłem do Premiere Pro. Zapiszę ten projekt. A następnie przejdę do After Effectsa. Skopiuję kompozycję korzystając ze skrótu Ctrl-D i w ten sposób uzyskujemy dostęp do dwóch kompozycji o podobnej nazwie, aczkolwiek z inną numeracją, tak więc kliknę na trzeciej dwukrotnie. Tym samym uzyskam dostęp do warstwy z tekstem i wyłączę preset animacji związany z warstwą tekstową, a następnie wprowadzę inny preset. Dobrze. I zapiszę ten projekt i powrócę do Adobe Premiere Pro. Przejdę teraz do menu File i Adobe Dynamic Link, a następnie skorzystam z polecenia Import After Effects Composition. I muszę poszukać teraz mojego projektu, który został zapisany na pulpicie. Tak więc klikam i uzyskuję dostęp do listy kompozycji, które znajdują się w tym projekcie. Także w tym przypadku chcę skorzystać z kompozycji numer 3, wskazuję ją. Aczkolwiek możemy również skorzystać z skrótu Ctrl i wskazać dwie kompozycje. Oraz klikam OK. I przeciągam bezpośrednio do linii czasu. Oprócz tej metody możemy również skorzystać z możliwości bezpośredniego przeciągania kompozycji z After Effectsa do Adobe Premiere Pro i Adobe Encore. W przypadku Adobe Premiere Pro możemy wykorzystać kilkakrotnie tą samą kompozycję, zaś w przypadku Encore tylko raz. Warto również wskazać, iż możemy wykonywać podgląd naszego obiektu, który zaimportujemy z After Effectsa bezpośrednio w panelu Project, wskazując go i klikając na ikonie Play. Zwracając uwagę zaś na opis tego obiektu, zauważymy, iż w tym przypadku dysponuje zakresem kolorów rzędu 32 bitów na kanał. Tak więc jest to bardzo duży, właściwie największy zakres kolorów, właściwy dla obrazów typu High Dynamic Range. I Adobe Premiere Pro może spróbować odwzorować taki zakres kolorów. W tym przypadku korzystamy z menu Project i musimy dostać się do ustawień projektu, a następnie klikamy na Video Rendering i zaznaczamy opcję Maximum Bit Depth. Nie jest to oczywiście odpowiednik High Dynamic Range, aczkolwiek jest to pewien kompromis. Podobnie jak w przypadku przestrzeni kolorów, gdyż w After Effectsie pracujemy w przestrzeni RGB, zaś w przypadku Premiere Pro w przestrzeni UV. Dobrze, tak mniej więcej rysuje się wykorzystanie Adobe Dynamic Link i spróbujemy mu się teraz przyjrzeć bezpośrednio w połączeniu After Effects i Adobe Encore.